Portugalia jest jednym z tych miejsc, w których znajdziemy ogromne ilości naprawdę starych krzewów. 40, 50, 60-letnich, a nawet i starsze. To, co widzimy tutaj, to jednak są młode nasadzenia. 2-letnich krzewów Touriga Franca, Touriga Nacional, które potrzebują jednak drobnego wsparcia z naszej strony, a mianowicie takiego właśnie nawadniania kropelkowego. Winorośle, które są tak młode, systemu korzeniowego nie mają jednak rozwiniętego mocno w głąb, tak jak to się często dzieje przy starych winogronach. Stąd delikatne nawadnianie w tak gorącym i suchym klimacie jest wręcz rzeczą konieczną.